Anna Kiełbasińska na torze czwartym. Sherika Jackson na torze siódmym. Ona tutaj powinna być faworytką, ale także Jennifer Gale, francuska, bardzo mocno pobiegła do przodu. Jamajka Sherika Jackson będzie ją gonić. Patrzymy, gdzie jest Ania Kiełbasińska w granicach czwartego, piątego miejsca. Jamajka wyprzedza francuskę ostatecznie. Brytyjka na miejscu trzecim, a Anna Kiełbasińska na miejscu czwartym. Cenne kolejne punkty dla naszej reprezentacji. Jennifer Gale to jest zawodniczka, nie, to Amerykanka była, bardzo przepraszamy. Jenna Prandini nadała ton temu biegu. Sherika Jackson miała duże problemy, ale podobnie jak na dystansie dwukrotnie dłuższym, to dopiero ostatnia prosta decyduje o ostatecznej kolejności i musiała nadrabiać bardzo mocno nasza medalistka Igrzysk Olimpijskich. Ale Jamajka tutaj odrobiła dużą stratę jak na dystans 200 metrowy, bo to było z dobre 5-6 metrów przy wyjściu na prostą. Podobnie jak wczoraj, Jamajczycy dopiero gdy rozpoczynają się konkurencje biegowe, zaczynają zyskiwać na znaczeniu w tej tabeli, bo bardzo słaby początek, ale teraz komplet w trójskoku, tutaj znowu komplet w biegu na 200 metrów. Tak, więc absolutnie tutaj znowu zagrożenie ze strony Jamajczyków na nasze trzecie miejsce. Ale francuska to dwa miejsca za plecami Anny Kiełbasińskiej, a Francuzi przed nami o jeden punkt. Przed momentem, gdy widzieliśmy klasyfikację łączną, mieli 113 punktów. Już szybko my odświeżamy klasyfikację, tak jest. W tej chwili wygląda na to, że wyprzedzimy reprezentację Francji. Będziemy na miejscu drugim. Będzie ciasno za naszymi plecami. Francuzi, Brytyjczycy i Jamajczycy mniej niż 10 punktów będą te reprezentacje tracić do naszej drużyny. Tym bardziej no, trzeba trzymać kciuki za biało-czerwonych w tych ważnych kolejnych konkurencjach.